Hej, z tej strony Itawaz Detonation 7. W kolejnym odcinku z Mario Forever SMW Edition. Bo ja w takim razie na świat szósty. No, kultowa muzyka, która będzie grała przez większość czasu w tym świecie, czyli Jaguar XJ220 Speed A-Boy. No, sam świat jest światem roślinnym, bym powiedział. Jest tutaj sporo piana plantów. No, pamiętam, że świat ten był dla mnie dość trudny, gdy grałem w niego jako dziecko. Chociaż pierwszy poziom jeszcze nie jest taki zły. Potem się robi nieco trudniej. Możemy zauważyć piana planty, które wyrastają z podłoża, no i niestety nie jesteśmy w stanie w żaden sposób ich pokonać. No można powiedzieć, że są to po prostu inaczej wyglądające kolce. Możemy tylko to ominąć, ale w żaden sposób nie pokonamy tego. Co poradzić, trzeba się dostosować do tej sytuacji, zakładam. No i tutaj fire piana planty. W Mario Forever są one różowe, a nie czerwone, ale zasada działania jest, widzę, taka sama. Wystrzeliwują z 3 pociski w losowe miejsca, a potem się chowają. W takim Super Mario Bros. 3 po prostu się na ciebie patrzą, a potem strzelają jednym pociskiem w twoim kierunku. Tu bym powiedział, że jest nieco trudniej, bo są takie nieprzewidywalne. I tutaj nie było takiej blokady kamery w Mario Forever. Pewnie zrobione jest to po to, żeby te chamy broni mogły rzucić w ciebie młotkami, jak przechodzisz na drugą stronę. Bo pamiętam, że mogło się tak stać w oryginalnym Mario Forever. O, tu mi się wydaje, że powinno być jakieś przejście. Jakieś niewidzialne bloki do wybicia. Jestem prawie pewien, że widziałem, jak tam są bloki do wybicia, po których można się wspiąć na górę, a następnie zdobyć one-upa, ale tutaj nic nie znalazłem. Może mi się pomyliły miejscówki, nie wiem. Tak czy inaczej, to był poziom pierwszy. No były te wąskie, czerwone platformy pod sam koniec. To bym powiedział, no nieco trudniejsza rzecz właśnie w tym poziomie, ale reszta nie taka zła. No ale mamy niesławne 6-2, też z dużą kropką. No znajdujemy się na dworze, jednak mamy dużą przepaść, której nie pokonamy, zakładam, przeskakując. Musimy się udać do labiryntu. No i tak, mamy tutaj całą masę przejść. I niestety większość z nich to ślepy zaułek. Będziemy musieli potem zawrócić, bo nigdzie nie dojdziemy. Musimy znaleźć określoną drogę. O! W Mario Forever dało się bodajże trzymać w górę od razu klawisz i od razu wejść do takiej rury, jak z niej wychodziliśmy. Tutaj niestety chyba się nie da. Próbowałem, ale Mario mi i tak spadł. No dobra. Tutaj jeszcze jest blok do wybicia. Tak, chociaż z Luigi zakładam mógłbyś wyskoczyć. Nawet bez tego bloku. A w tym momencie już ten poziom staje się dużo łatwiejszy. Mamy praktycznie prostą duszkę. Trzeba będzie tylko w jednym momencie przejść przez rurę, zamiast iść dalej. Tutaj klasycznie wybijamy sobie drogę. Niestety możemy wybić tylko jeden bloczek na raz chyba. W Mario Forever da się wybić 2 bloczki na raz, jak skoczymy między nie. Ojej. No, niezła zasadzka, muszę przyznać. No i możemy teraz przejść przez ten element konstrukcyjny o przekroju poprzecznym. Jednak to nie jest jeszcze koniec poziomu. Mamy trochę hamy było tutaj, jako komitet powitalny. Albo pożegnalny, żeby nas zabić i nas pożegnać. Jeszcze do tego spadające platformy, które spadają, jak tylko na nie naskoczymy. No pamiętam, w dzieciństwie to był dla mnie taki pierwszy difficulty spike w tej grze. Nie dość, że mamy skomplikowany labirynt, gdzie musimy znaleźć drogę, to jeszcze później, po wyjściu z tego labiryntu, kilka hamy było i spadające platformy. No i to jeszcze było chyba na wersji, gdzie nie było checkpointów. Tak jak tutaj w tym haku nie ma checkpointów. Więc cóż, jedna śmieć i wszystko od nowa. Taki bym powiedział, drugim difficulty spike'iem dla mnie był świat 8, no ale wiadomo, ostateczny świat. Przejście. I mamy świat 6-3. I są tam 2 wyjścia, widzę. Chyba wiem, jakie jest to drugie wyjście. Ale to oczywiście do niego dojdziemy. A Louis weźmy, czemu nie? W końcu tutaj jest bardzo przydatne.
Teraz u nas mamy też trochę monet. No, używając Luigi z łatwością tutaj przeskoczymy, tak to bym musiał zrobić rozbieg. Jasne, czemu nie? No, wolę się rozpędzić, ale dobra. Już nie muszę nawet. O, uwaga na lotodiski. Tak, tutaj mamy tajne przejście. Z tego co słyszałem od kilku osób, prowadzi ono do świata dziewiątego. Aczkolwiek z tego co wiem, w Mario Forever przejście to prowadziło gdzie indziej. Jeżeli zdobyliśmy buraczka i udało nam się odblokować to przejście, to dostawaliśmy się do takiej sekcji, gdzie mieliśmy One-Upa, Starmana i trochę monet. Prawdę powiedziawszy, taka mało ciekawa była ta sekcja. Powiedziałbym, że teraz jest dużo lepiej, bo dostajemy... Ała. Dostajemy nowy świat po przejściu przez te rury. Jest to, myślę, dużo ciekawsze niż przypadkowa sekcja, gdzie tam dostaniemy trochę monet i One-Upa. Tam chyba nawet nie było wrogów, więc nie wiem, czy tam Starman był nam po coś. Chociaż być może z tym Starmanem mogliśmy wyjść z tej sekcji i zabić szybko Pira na planty, żeby zdobyć dodatkowe życie, ale myślę, że tak jak jest teraz, to jest lepiej. Oczywiście wrócimy później do tego przejścia i znajdziemy przejście do świata dziewiątego, no ale to przy innym odcinku, zakładam. Okej, w takim razie. To jeszcze zamek. O, dodatkowe życie. Praktycznie mamy nieskończoność prób, jak skiniemy. Ogólnie widzę, że w całej grze platformy, które się ruszają, to są po prostu te czerwone, domyślne platformy Super Mario Bros. 1. Chyba w Mario Forever niektóre takie ruchome platformy na przykład wyglądały jak te tutaj. Szare platformy. Ale dobra, to w sumie tylko kwestia wizualna. A no i tutaj mamy labirynt znowu. Musimy wybrać dobrą drogę. Jeżeli wybierzemy złą, to będziemy w nieskończoność iść. No możemy poznać, że ta kamera czasami przeskakuje dość dziwnie. No i oczywiście, jeżeli biegniemy za długo, no to coś jest zdecydowanie nie tak. Już wiemy, że to raczej nie jest to, nawet jeżeli nie zauważymy tej zmiany w kamerze. Bodajże dobre przejście to dół i góra, z tego co pamiętam. No tak, te przejścia są zawsze te same. Jedyna gra Mario Forever, gdzie kojarzę, że przejścia mogły być inne, to Roman Waltz, Mister Przemieszcza w świecie rzymskim 7. Za każdym razem przejścia były losowe. I musieliśmy od nowa zgadywać. No tam oczywiście był jakiś limit tego, bodajże na jednym życiu chyba były te same, albo nawet na jednej kontynuacji bez game overów, ale nie jestem pewien, musiałbym to zobaczyć znowu, ale na pewno coś tam było losowo zrobione. Okej, tak czy inaczej. Walka z Bowserem. 6. Bowser, więc zakładam, że nie będzie łatwo. No na pewno ma już dużo zdrowia. Tak jak w świecie 4 miał dużo zdrowia. A, no i teraz ma potrójny atak. Czy już wcześniej miał taki potrójny atak? Chyba nie. Przynajmniej nie kojarzę. No możemy poznać, kiedy go wykonuje. Bo robi się taki wkurzony. I ma czerwone oczy przy tym. Generalnie pojawia się jedna kula ognia, z której następnie wyrastają dwie inne, razem trzy. Ale myślę, że nie jest to jakiś niesamowicie trudny atak. Szczególnie, że gra nas ostrzega, kiedy się to stanie. Okej. Okay. Chciałem jeszcze złapać kulę ognia, ale się nie udało. I tyle, jeśli chodzi o świat 6. Koszmar dzieciństwa, jak się już tak pograło w Mario Forever, wiele razy się okazuje mimo wszystko dość prosty. No ale to inaczej jest, wiadomo, jak się gra jako dziecko. Inaczej jak się później wróci do takiej gry. O, nieco inna animacja zniszczenia zamku. W oryginale Rura się nie zmieniała, tylko wsiąkała zamek,
i zamek się zwężał po prostu i został wsiąknięty przez rurę. Tutaj z kolei to rura się dopasowała, żeby ten zamek zjeść. O, kolejne przejście. Korzystamy. No ogólnie nad nami jest śnieg, chociaż... Chyba zimowego poziomu nie było w oryginalnym Mario Forever, co? Chyba, że tutaj coś będzie innego, zobaczymy. Będzie świat siódmy. No. Ostatnia prosta przed dojściem do ostatecznego świata, gdzie spotkamy się z Bowserem. Jeszcze tylko ten świat. No i będzie już Bowser, zakładam. No ale to oczywiście jeszcze trochę zajmie. Trzeba będzie przejść świat siódmy. No dobrze, to byłoby na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam was, pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby. Pola Kurczaba, Wojta Zadosa, Domagała, DP, Wasia 2, Nure, Wifi, Peso, Vito, Gepeng Games, Ikmajo, Dershow, Pepe, Rebels, Nessa, Nengsi, Szczyrak, Bez Nazwy, Lemix, Impomido, Cross Game, Piotr Hadu, Union, YouTube, Nichoa, XGMX, Kanacy 36, Kuprzy, Makery 12, Kacki 11, Batek Adem, Blacky Batcher Fire, Player C14, Ja26, Szymecze, PMI, Kai Games, Skibidi Toilet, Demus, Misela, Penio, Tomek 839, Bandach Zjedzę 6, Fibu, Samuś, Mario Forever, Toksyszy Jebaka, Kaptur Aześ, Mastercard, Kalorifer, Maja Hosea Fox, Zosia Zek, Mik 11, Dark Histe, Walker 68, Fim Polska, Iwsiek, Banach Smaker, BWM, Kenzo, Kecik 89, Shen, AD151 Studio, Toshipka, Natan Buczkowski. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam z bardzo gorąco. Trzymajcie się. Cześć!